Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksandra Rosińska i jestem konsultantką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest częścią sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, promującej polską politykę zagraniczną. RODM w Łodzi jest realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w konkursie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na rozmowę w oparciu o publikację profesora Licy Sebin-Kuczyńskiej Gorbaczow, Pierestrojka i rozpad Imperium, wydaną nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiać będę z profesor Alicją Stępień-Kuczyńską, politologiem i historykiem, autorką książki, kierowniczką Katedry Systemów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz inicjatorką wielu międzynarodowych projektów naukowych, w tym Międzynarodowego Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktor naczelną rocznika Eastern Review. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. To przejdźmy już do tego, co jest tematem naszej rozmowy, ponieważ 7 lat rządów Gorbaczowa, no to bez wątpienia jest czas bardzo niezwykły w historii. To są próby reform systemu komunistycznego, próby, które tak naprawdę zakończyły pewien etap w historii całego świata. I tutaj moje pierwsze pytanie do pani profesor, dlaczego akurat taki temat, dlaczego temat procesów transformacji w państwach postsowieckim? Skąd się wzięło to zainteresowanie tym tematem? Ja uważam, że to jest zupełnie naturalne, że po ponad 30 latach, które dzieli nas od zjawisk pierestrojki, reform pierestrojki, a przede wszystkim od rozpadu systemu ZSRR, no jest to zupełnie naturalne, że podejmujemy ten temat. Tranzytologia, która się zajmowała od wielu lat procesami zmiany systemowej, podnosiła te kwestie w odniesieniu do krajów zachodnich, do krajów Ameryki Południowej, w mniejszym stopniu krajów naszego regionu. Tutaj wydaje mi się, że mamy zasadniczą zmianę. Interesujemy się w tej chwili procesami zmiany systemowej, nie tylko w Polsce, w krajach naszego regionu, ale przede wszystkim właśnie na wschodzie, ponieważ tam proces zmiany dokonał się niestety nie w kierunku transformacji demokratycznej, a w kierunku systemu, który zawiera w sobie elementy i autorytarne, czyli poprzedniego systemu, i elementy demokratyczne. I co chcę zwrócić uwagę, że również w ostatnim okresie, również samej Rosji, politolodzy podejmują ten temat. Można się zapoznać z filmami, z wypowiedziami polityków z tego okresu. Bardzo ciekawy okres i myślę, że to i dla politologów, dla historyków. Jest to bardzo ciekawa w tej chwili, bardzo ciekawy moment dla badań. No tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że jest w tej chwili taki okres, kiedy jest szereg wypowiedzi także naukowców. Chciałam zwrócić uwagę na ostatnią pracę Krastiewa, a więc Bułgara, który znakomicie zna sprawy naszego regionu. Jego książka dotycząca właśnie zmiany systemowej, Światło, które zgasło, została przetłumaczona na język polski i jest to bardzo ciekawa książka właśnie dotycząca tych procesów. No przede wszystkim w Rosji, oczywiście w Rosji przede wszystkim. Tak, o książce już słyszałam, też od pani profesor właśnie i też dziękuję za jej polecenie tutaj szerszej widowni, szerszemu gronu. I teraz przejdziemy do drugiego już pytania. Jaką drogę przeszedł Gorbaczow, zanim został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, czyli de facto przywódcą kraju? I jakim on był politykiem? Tutaj już przechodzimy do treści książki, do pytań związanych z książką.
No tak, no trzeba powiedzieć, że znaczy ja osobiście uważam Gorbaczowa za wybitnego polityka, za polityka, który wniósł nową jakość do polityki ówczesnego ZSRR. Polityka, który, no oczywiście, który rozpoczął jakby swoją pracę w niewielkim ośrodku, bo w ośrodku Stawropola, to jest takie tak zwane Przedkaukazie, który pochodził z rodziny chłopskiej, urodził się w roku 31, ale więc przeżył oczywiście wojnę, ale nie brał w niej bezpośrednio udziału. I to, co jest ciekawe, to przede wszystkim to, iż rozpoczął też swoje działania w takim obszarze związanych z pracą w Komsomole, a później w aparacie partyjnym, a więc był aparatczykiem, prawda, tak jak Jelcyn, jak wielu innych polityków, którzy chcieli zmienić system. Zdobył bardzo dobre wykształcenie, bo był prawnikiem, skończył Wydział Prawa największego, najbardziej liczącego się Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie. I później, a więc zetknął się jakby z tym, przyjeżdżając z tego małego miasta, zetknął się z wielkomiejskim życiem. I to staram się właśnie w swojej książce pokazać, jak to było dużym dla niego szokiem, jak wiele się też nauczył na temat swojego kraju. No później droga właściwie tak jak i wielu innych polityków, a więc wybrał pracę w Komsomole, czyli w młodzieżówce, takim przedsionku partii. W 1966 roku został szefem Miejskiego Komitetu Partii. Awansował więc i działał w okresie Breżniewa. Był szefem swojego regionu przez 15 lat. Ale i tak, kiedy zostawał generalnym sekretarzem partii, no był człowiekiem młodym, był człowiekiem przed 60, co na ówczesne standardy radzieckie rzeczywiście było, był człowiekiem młodym. Natomiast co go charakteryzowało i co trzeba wyraźnie powiedzieć, w przeciwieństwie do innych polityków wcześniejszych, prawda, Breżniewa czy Andropowa, no już nie mówiąc o Czernience, był człowiekiem nastawionym na zmiany. I tę zmianę próbował wprowadzić z grupą swoich, tutaj ze swoją ekipą, w której znajdowało się wiele osób znaczących dla ówczesnego życia politycznego. Przypomnijmy, że ta tendencja do zmian, która pojawiła się właśnie z ekipy Gorbaczowa w połowie lat 80., była bardzo jakby wzmacniana przez inteligencję wielkomiejską, przez intelektualistów. Oni oczekiwali zmian i Gorbaczow wyszedł naprzeciw temu. Gorbaczow był też jakościowo innym politykiem na salonach zagranicznych. Margaret Thatcher we swoich wspomnieniach pisze, iż był to polityk inny, potrafił się bardzo dobrze zaprezentować, towarzyszyła w wyjazdach mu żona Raisa, również osoba wykształcona, umiejąca znaleźć się w środowiskach międzynarodowych. I myślę, że to było, niewątpliwie był to jego atut. Natomiast z punktu widzenia prowadzonych reform, no to trzeba powiedzieć, że jako polityk też wprowadził nową jakość, niestety niedocenianą w Rosji. Mianowicie próby reform
poprzez działania ewolucyjne. Gorbaczow mówił, że pierestrojka, która w sumie trwała niewiele ponad 6 lat, ona miała trwać przynajmniej 10 czy 20 lat. Więc gdyby nie doszło oczywiście do konfrontacji z Jelcynem, gdyby nie doszło tutaj do swoistego zamachu stanu, z jakim mieliśmy do czynienia. No być może, prawda, że udałoby się przynajmniej część propozycji Gorbaczowa wprowadzić. No, jakie to były propozycje, bo to jest też kwestia spuścizny Gorbaczowa, prawda, po tylu latach. No więc przede wszystkim otworzył system w obszarze politycznym, ale także społecznym. Głasność, czyli jawność, prawda, otwartość, zaczęły rozwijać się media, powstawały organizacje pozarządowe, zaczęto tworzyć właściwie od lewa do prawa partie polityczne i wbrew pozorom to nie stało się w okresie jelcynowskim, tylko to stało się już w okresie pierestrojki, dzięki pierestrojce. Więc warto, żebyśmy na tę kwestię też tak spojrzeli. Natomiast nie był człowiekiem konfliktowym i do dziś, jeśli przeprowadzane są wywiady z nim, to mówi się o tym, że jeśli par do zmian, to przede wszystkim par do zmian ewolucyjnych. Przypomnę, że przecież wyprowadził wojska z Afganistanu, prawda? Że również dzięki planowi Gorbaczowa, o czym mówił Kissinger, mówi, jeśli Gorbaczow by nie zrobił nic, to przyczynił się do wprowadzania zmian i upadku systemu zimnowojennego. Przypominam, że ten plan Gorbaczowa to był plan denuklearyzacji do końca XX wieku. No niestety dziś mamy inny świat i z tego planu nie mamy właściwie, niewiele zostało. Także no spuścizna Gorbaczowa to przede wszystkim także międzynarodowe kwestie. To są ogromne jego osiągnięcia. Także jeśli ewentualnie zastanawiamy się nad tym, dlaczego Zachód, dlaczego Polska na przykład też patrzy na Gorbaczowa jako na tego, którego należy oceniać pozytywnie, to właśnie przez ten pryzmat, nie tyle spraw wewnętrznych, ale właśnie spraw zagranicznych, prawda? To jest to pokazanie światu nowej wizji, prawda? Nie zimnowojennej, nowej wizji ZSRR, a później Rosji. Tak, to skoro już tutaj pani profesor wspomniała też o tych kontaktach międzynarodowych, o tych próbach podejmowanych przez Gorbaczowa, o tym otwieraniu się tak naprawdę Związku Radzieckiego na Zachód, to też wspomina pani w swojej książce o Stanach Zjednoczonych i tym, jak Gorbaczow chciał naprawić te konflikty. I jak pani ocenia te relacje? I jak pani właśnie ocenia próby nawiązania tych z powrotem takich stałych, trwałych relacji? No to jest bardzo dobre pytanie, prawda? Bo dziś mamy, powiedzmy, zimną wojnę w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, prawda? Jesteśmy w innym etapie, w innym momencie politycznym, ale wówczas świat był zaskoczony tym, że przywódca radziecki, nie tak jak Breżniew, prawda, czy inni przywódcy, po prostu chce rozmawiać o przyszłości świata. Ja chcę zaznaczyć, że nie zawsze to się podkreśla, ale koncepcja Gorbaczowa na przykład budowy Europy, wspólnego domu, w których byłoby miejsce dla właśnie zachodnich państw i wschodnich, jest koncepcją w dalszym ciągu otwartą. Ona wtedy została przedstawiona. On przedstawił ją w swojej książce poświęconej właśnie pierestrojce.
którą promował zresztą w trakcie jednej z czterech wizyt w Polsce, gdzie spotkał się na przykład z polskimi intelektualistami, gdzie mówił właśnie na ten temat, mówił o potrzebie właśnie współpracy w Europie. To wielu politykom się podobało, bo to było coś nowego niewątpliwie. Politycy amerykańscy i tutaj, tak jak pani mówi, otwarcie wobec tutaj stosunków z Ameryką, tak, oczywiście on uważał, że podstawowym aktorem, z którym ZSRR powinno współpracować, to powinny być Stany Zjednoczone. Przypomnijmy, jest to okres zimnowojenny, więc to udało się Gorbaczowowi. On nawiązał te kontakty, najpierw kontakty z Reaganem, prawda, w końcówce jego prezydentury, a później z Bushem, prawda. Tutaj była taka trochę przerwa w kontaktach, zastanawiano się, jak to dalej realizować. Ale chcę powiedzieć, że no, te kontakty były bardzo, bardzo takie nawet bliskie, dlatego że kiedy już Gorbaczow odchodził, to jest symptomatyczne, właśnie pisze o tym w swojej książce, to jest w jego wspomnieniach, że zadzwonił właśnie do prezydenta Busha i pożegnali się tak bardzo osobiście, prosząc go, co też jest istotne, prosząc go o to, by wspomagał w różny sposób i współdziałał z Rosją, prawda? Wtedy już Rosją Jelcyna. To też świadczy o pewnej klasie polityka, prawda? Która no, była zauważana. Myślę, że to było cenione bardzo. Ja może zwrócę uwagę na tę jakby spojrzenie na Gorbaczowa w Polsce. Początkowo, jeśli tutaj przeanalizujemy materiały z tego okresu, to właściwie niewiele się interesowano pierestrojką. To były trudny okres, prawda, połowy lat 80., końcówka, kryzys, prawda, i społeczny, i gospodarczy, a później polityczny, ale też doceniano Gorbaczowa, prawda, tutaj nawet po zmianie systemowej w Polsce, w podróże tutaj na spotkanie z nim i odbywał Mazowiecki jako premier, prawda, i Lech Wałęsa, był inni, więc zdawano sobie sprawę, że jego pozycja jest tutaj, no, że on wiele zrobił, również doprowadzając do zasadniczych zmian w regionie, czyli umożliwiając poniekąd jakby uzyskanie niepodległości, prawda, w krajach naszego regionu, a z drugiej strony, co jest ważne dla Niemiec, podstawowe, zgadzając się na zjednoczenie państwa niemieckiego. Wiele tu zależało od jego rozmów z Kolem i to zostało wypracowane. To są zasadnicze osiągnięcia, które jakby przyspieszyły ten koniec systemu zimnowojennego. Tak, tutaj pani... Nie, muszę się z tym zgodzić, oczywiście, tak. Pani profesor tutaj bardzo obszernie też odpowiedziała na jedno z moich następnych pytań, więc pominę je teraz i wrócę jeszcze do Jelcyna, którego tutaj pani profesor wspominała, i tego konfliktu na linii Gorbaczów właśnie Jelcyn. I jak te konflikty z innymi przedstawicielami władzy sowieckiej wpływały na dynamikę polityki Gorbaczowa i jego okresu jego rządów? To znaczy niewątpliwie na początku rządów, czyli wtedy, kiedy przychodził do władzy, tam miał znaczącą siłę i mógł oddziaływać na różne sfery życia społecznego, mógł przeprowadzać
zmiany i partia, to właśnie partia miała być tym głównym ogniwem prowadzącym pierestrojkę. Jak wiadomo, ta partia w prowadzeniu pierestrojki w dużym stopniu zawiodła. Ale no, trzeba powiedzieć, że konflikt z Jelcynem, on oczywiście w moim odczuciu, zwłaszcza w końcu lat 80., kiedy Jelcyn został początkowo zmarginalizowany, a później został tak by hołubiony przez siły demokratyczne, przez demokratów, których no niestety nie pozyskał sobie Gorbaczow. Nie wiemy, jak to by było, gdyby udało się mu właśnie stanąć na czele demokratów. To wtedy było po prostu niemożliwe. Natomiast Jelcyn to zrobił pod hasłem antykomunizmu, pod hasłem walki właśnie z przyszłością komunistyczną. No i później, kiedy został już prezydentem Rosji, kiedy bezpośrednio wystąpił przeciwko Gorbaczowowi, no i kiedy razem, można powiedzieć, że to tak wyglądało właściwie za jego plecami, spotkali się w Iskuli z prezydentem Ukrainy, który wówczas, przecież Ukraina wtedy już była po referendum niepodległościowym, bardzo z dużą legitymizacją, no i oczywiście przedstawicielem Białorusi. No i tutaj, proszę Państwa, no już właściwie, no to już był grudzień 7-8 grudnia w 91 roku i Gorbaczowowi nie pozostawało już nic więcej, jak wystąpić przed obywatelami i ustąpić ze stanowiska. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć, że Jelcyn okazał się bardzo sprytnym politykiem, choć jego droga życiowa, wbrew pozorom, była bardzo podobna do Gorbaczowa. To byli ludzie w jednym wieku, z jednego rocznika. Też był szefem w Swierdłowsku w partii, więc był typowym aparatczykiem. Natomiast dokonał swojej takiej zmiany całkowitej, przynajmniej na tym etapie współdziałania z siłami, które stanowiły opozycję dla Gorbaczowa. Więc niewątpliwie tutaj on odegrał tutaj istotną rolę w momencie zwłaszcza, kiedy doszło do puczu sierpniowego, przypominam, 19 lipca 91 roku. Więc dynamika zmian była ogromna i wtedy Jelcyn wykorzystał ten moment, że tutaj Gorbaczow był na Krymie, nie miał wpływu, prawda, na sytuację, jaka była. No i on wtedy stanął jakby po stronie prezydenta, prawda? No, po stronie prezydenta, a w praktyce realizował już swoją politykę przejęcia władzy, prawda? Nie w całym ZSRR, ale przejęcia władzy w Republice Rosyjskiej. Tak, no i co zdaniem pani profesor tak naprawdę obecnie pozostało z tej spuścizny Gorbaczowa? To znaczy, ponieważ ja dość często nie tylko się interesuję problematyką związaną z sytuacją w Rosji w przeszłości, jak i obecnie,
Uważam, że no, dzisiejsza Rosja oczywiście, to znaczy te zmiany, które miały miejsce, prawda, takie jak właśnie otwarcie mediów, jak pewne rozwiązania systemowe, które już zapoczątkowano w okresie Gorbaczowa, no, dały szansę później Jelcynowi ukazywać siebie jako demokraty. No ale oczywiście wiemy doskonale, że październik 93 roku, no to jest okres, kiedy on się demokratą nie okazał, kiedy rozstrzelał parlament, zginęło kilkaset osób. I to jest już właściwie od tego momentu to doświadczenie demokratyzacji, które Rosja przeżywała, no, zostało zaprzepaszczone. Ale osobiście uważam, że na przykład młode pokolenie Rosjan to są ludzie bardzo otwarci, bardzo dobrze zorientowani we współczesnej rzeczywistości, dobrze wykształceni, znający języki, bardzo aktywni. Chcą oni zmieniać swój kraj. I uważam, że to jest, że to poniekąd, to jest pokłosie tego, co chciał robić Gorbaczow. Myślę, że podpisałby się pod tym, zresztą to deklaruje oczywiście. Więc oczywiście, że z perspektywy 30 lat to może jest jeszcze zbyt mało, żeby można ocenić, prawda, polityka, no ale wystarczająco dużo, by odpowiedzieć na pytanie, czego chciał i do czego dążył, co mu się udało zrobić, a co niestety mu się nie udało, prawda? Jeśli chodzi o tą ocenę, chcę powiedzieć, że niewątpliwie on pragnął zmian, jednakże te zmiany wymagały bardzo szerokiego pola działań i to pole było zbyt szerokie. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś chce zrobić reformę, na przykład gospodarczą. Też nie robi w jednym obszarze, prawda? Tylko no, musi to powiązać z innymi sferami, a to jest zawsze ogromne ryzyko dla kraju, oczywiście i dla polityka. Ale był odważny, uważam, podjął się tego. To świadczy dobrze o polityku i kiedy zorientował się, że jego już nie ma możliwości realizować swojej polityki, po prostu odszedł. No to jest wartość w polityce. Umieć odejść. To prawda, Gorbaczow umiał to zrobić, wiedział, kiedy wybrał dobry moment, tak naprawdę wiedział, kiedy już nic tak naprawdę nie będzie mógł, tak jak pani profesor tutaj mówi, powiem bardziej potocznie, zdziałać i zszedł ze sceny, też mówiąc bardziej potocznie. I tutaj mam ostatnie pytanie o to, jak jest postrzegany Gorbaczow w Rosji, a jak jest postrzegany na Zachodzie. Dlaczego jest tak niejednoznacznie ocenianym politykiem? Ponieważ dla Zachodu jest to autor końca zimnej wojny, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1990 roku, a dla Rosjan jest zdrajcą i przyczyną upadku właśnie imperium. I skąd bierze się to takie niejednoznaczne ocenianie Gorbaczowa jako polityka, jako przywódcy? To znaczy bierze się z tego, że ta nostalgia za przeszłością w Rosji, ale także w innych krajach byłego ZSRR w dalszym ciągu występuje. I ocenia się, że to właśnie Gorbaczow przyczynił się jako jedyny niemalże i ta jego ekipa do rozpadu ZSRR. No ja mam tutaj nieco inne zdanie. Ja uważam, że ten rozpad był nieunikniony. Natomiast były też możliwe reformy tego państwa. Natomiast niewątpliwie okres przede wszystkim jelcynowski, prawda, który dyskredytował sam Jelcyn bardzo przez wiele lat z wielkim uporem dyskredytował Gorbaczowa osobiście.
z tego również jego osobiście. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o Zachód, no to musimy sobie zdawać sprawę, że kraje, państwa takie jak państwa naszego regionu przeszły z systemu socjalistycznego do demokracji. Przynajmniej taka możliwość była. Ale też Gorbaczow prowadził taką politykę. On nie prowadził polityki, którą prowadzili wcześniejsi generalni sekretarze, prawda, wydarzenia w Czechosłowacji, na Węgrzech wcześniej i tak dalej. On tego nie robił. Więc to jest też ważne i myślę, że to jest doceniane. No jest bardzo ceniony w Niemczech właśnie za tę jakby umożliwienie zjednoczenia Niemiec. Nie tylko umożliwienie, ale i tempo tego zjednoczenia. No oczywiście Amerykanie również cenią Gorbaczowa, więc ten świat zewnętrzny ocenia go dużo, dużo lepiej i nawet te badania, które były robione na przykład w Polsce jeszcze w okresie pierestrojki, były one pozytywne. Natomiast ta ocena wewnętrzna, ja bym nie powiedziała, że oceniany jest tak jako zdrajca, to myślę, że to są takie epitety, które nie należą się politykowi tej klasy. Na pewno jest oceniany krytycznie. I to ze względu na porażkę jakby reform, które nie udało się przeprowadzić w tym, jak on sobie to zakładał i jego grupa, jak i w fakcie głównie rozpadu ZSRR. Ale z mojego punktu widzenia też sądzę, że trochę zmienia się spojrzenie dziś w Rosji na Gorbaczowa. Jest zapotrzebowanie na polityka, który by wykazywał pewien konsensus, który by umiał rozmawiać też z ludźmi i umiał rozmawiać ze światem. Nie z pozycji siły, ale właśnie z pozycji szukania porozumienia. W tym sensie naprawdę warto odwoływać się do jego spuścizny, do licznych publikacji. Zresztą Fundacja Gorbaczowa, ona cały czas jest prowadzona przez jego córkę, prawda? To jest fundacja na wysokim poziomie. No, miałam przyjemność tam być, więc mogę powiedzieć, że to jest takie miejsce, w którym mówi się właśnie w Rosji właśnie o demokracji, o wartościach obywatelskich, o wartościach europejskich. I to jest zasługa Gorbaczowa, więc ja myślę, że może oczywiście nie tyle się zmieni jakby spojrzenie na Gorbaczowa, ale będzie też pewna refleksja także w Rosji, kiedy tak naprawdę się odbędzie taka wewnętrzna dyskusja związana z tym, jakie były konsekwencje upadku i czy tutaj państwa. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że dla wielu obywateli tego kraju to był ogromne przeżycie i szok ogromny. To nie tylko dla grup związanych z komunistami, ale też no, dziś Rosja jest inna. Jest inaczej też rządzona. No, to jest w ogóle temat na inną rozmowę. To tak. Czyli tak jakby podsumować, Gorbaczow można powiedzieć, że na pewno zrobił dużo dobrego dla współczesnego świata, dla tego jak teraz wygląda u nas życie, dla samej Rosji, tylko jeszcze jest kwestia czasu, aż wszystko zostanie odkryte i każdy na spokojnie też przemyśli, przewartościuje wszystko to, co się działo i trzeba mieć nadzieję, że będzie coraz lepiej.
To znaczy, ja myślę, że właśnie w okresie gorbaczowskim, kiedy powstawały właściwie bez przerwy, powstawały różne organizacje pozarządowe, to był rozkwit. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę. My może w Polsce niewiele na ten temat wiemy, zresztą na przykład Giedroyć o tym mówił. Niewiele wiemy na temat Rosji, właściwie coraz mniej wiemy na temat Rosji. To jest przykre, ale także w Rosji coraz mniej wiemy na temat Polski wiedzą. Więc to jest też poważny problem, bo żeby zrozumieć nawet przeciwnika politycznego, to trzeba go po prostu dobrze znać, dobrze poznać i przede wszystkim uwarunkowania, w jakich funkcjonował. I to jest właśnie jakby ten jeden z elementów, prawda? Czym była pierestrojka, jak funkcjonował Gorbaczow, dlaczego mu się pewne rzeczy udały, a dla inne nie. Także to warto dla współczesnej Polski, ja uważam, to jest bardzo ważne, żebyśmy poznali te kwestie. Tak, tutaj się całkowicie z panią profesor zgadzam. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani na rozmowę, udzielić nam tutaj krótkiego takiego wywiadu, rozmowy. I jeszcze raz zachęcę do sięgnięcia po książkę pani profesor Gorbaczow, Pierestrojka i rozpad imperium, ponieważ można z niej wynieść właśnie dużo na temat tego, jakim politykiem był Gorbaczow i co tak naprawdę się działo. I mam nadzieję, że nasza rozmowa zachęci do sięgnięcia tej książki oraz, że opublikowany już przed rozmową fragment książki na naszej stronie www. również zachęci do sięgnięcia po nią. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nieraz spotkać, już może też w bardziej stacjonarnej formie, też na niejedną rozmowę, niejedną na spotkanie. Bardzo pani profesor dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję.